Jestem alkoholikiem, no i mam wiesiek. No ja powiem, że z tym osamotnieniem to jest tak, że no ja przez parę lat spędziłem w takich miejscach swoją młodość, że za samotność była karą. Pamiętam, jak uciekłem z więzienia z Iławy, to dostałem pół roku izolatek, no nie? I to była kara. Służby więzienne mnie po prostu skazały na pół roku w celi w izolacji. Ja pamiętam wtedy książkę Mariana Brandysa, chyba przeczytałem, czy to Gerharda, nie pamiętam, Łuny w Bieszczadach. Łuny w Bieszczadach. Tą książkę tak cyzelowałem po parę kartek, żeby jak najdłużej miał. Szczur do mnie tam przychodził. No i tak minęło. Ale tutaj doszło do mnie, ostatnio właśnie na Floriana byłem na spotkaniu i doszło do mnie, że ja po prostu tutaj nie w ramach kary, tylko sam się osamotniam, nie? Osamotniam, czy tam jak to nazywam, popadam w samotność. O. Nikt mnie nie każe, a ja po prostu mówię nie. Ja na przykład dzisiaj już miałem gotowy scenariusz, mówię tak. Będzie kurd full ludzi, Maciek będzie gadał pół godziny, ten będzie gadał pół godziny, ja się czy głosu nie zabiorę, to pozajadam, pojadę. Nie? Jak ja te ich opowieści, szczególnie nie wyliczając tu jednego przyjaciela, znam już od 30 paru lat, nie? I wam powiem, że ten mój scenariusz się nie sprawdził, nie? Bo wcale dużo ludzi nie było, nie? Jeszcze patrzę, ktoś za mną przyjechał. A ja dzisiaj od rana miałem jazdę z papierosami właśnie. Jak ty żeś zaczął mówić, to ja mówię, no jestem w tym miejscu, co powinienem być. Nie? Bo ja mam tak, papierosa bym zapalił, no później, dlaczego by się, oczywiście coś słodkiego, bo ja czwarty dzień dopiero na słodkie jem, coś słodkiego, no to już zjadłem, ale tego papierosa i później się napić, no i co, no i stary wiesioł przychodzi. Od rana telefony, chyba z 5 telefonów miałem nieodebranych, bo dostałem o 9:30, jak moja partnerka wracała z miasta. I patrzę, 5 telefonów, no i pogadałem i te telefony mi tak pomogły, ale za chwilę znowu ten papieros. Słuchajcie, dopiero jak się tam spojrzałem, ja mieszkam koło Monopolowego. Nie raz mi przynosili z tego Monopolowego alkohol od razu. I dopiero jak się spojrzałem przez okno, jak zobaczyłem, tam jest taka jedna, dwie hieny, które jeszcze po prostu żyją, które jak chlałem z nimi, to zawsze mi coś ginęło, nie? No wyrokowcy, oczywiście bandyci. Bardzo silni, nie to, że jakieś menele, tylko no, znani bandyci po prostu, nie? Ale po prostu hieny, ja ich nazywam hienami. I mówię tak, no napijesz się, to koledzy czekają na to, nie? Żeby przyjść do ciebie do domu, nie? Coś się gwiznąć po prostu, nie? I tak dalej. I to mnie po prostu tak. Po prostu pomyślałem, pomimo tej nienawiści i tak dalej, no ja im nic nie mogę zrobić, ja się mogę tylko zabić, no nie? Bo po prostu zlać nie jestem w stanie, bo są silniejsi ode mnie, ale zabić tak, zabić mogę każdego, nie? To potrafię, nie? Ale co mi z tego, jak ja resztę zacwela takiego spędzę w więzieniu, nie? Do końca swoich dni, to już lepiej tutaj, nie? I co? Podziękowałem Bogu, że oni żyją. Że te dranie żyją, nie?
którzy mnie kiedyś okradali, a tak naprawdę jak ja zacząłem pisać czwarty i ósmy krok, nie tak jak tutaj przyjaciel mówił, że na rozmowie się kończyło sponsorowanie, u mnie po prostu było ciężkie pisanie, nie? To mnie wyszło, że ja to samo robiłem, co oni mnie robili. Że tak naprawdę wszystko, co z życia dostałem, to kiedyś ja zrobiłem. Nie? Wszystko. I coraz bardziej mi się to przypomina. Nie? I to boli jak nie wiem. Wczoraj oglądałem, Cooper mi wysłał link. Oglądałem tą informację zwrotną. No kurczę, bladę. 5 odcinków. Ja nie słyszałem, że można wejść w taką iluzję na trzeźwo, nie? Taki alkoholiku, kurczę, bladę. Jakubczyk, nie pamiętam, czy tak to nazywa. Aleksander Jakubik, o. Czy Krzyśka, kolega ten. I powiem wam, że doszło do mnie, jak ja potrafię nie to, że manipulować, potrafię wyprzeć wszystko, wyprzeć. Że to, co wczoraj w Legionowie usłyszałem, że tak naprawdę wtedy, kiedy mi wydaje mi się, że jestem taki fajny, poukładany i w porządku, to tak naprawdę jest ze mną cholernie źle. Kiedy myślę, że wszystko gra, tak. Wszystko gra i buczy. Nie? I później nagle się okazuje, tak jak tu moim przyjacielom, co po 30 paru lat nie piją, nagle żona się pakuje, co ty robisz? No, odchodzę. Ja go się pytam, to dlaczego żona odeszła po 30 latach? Wiesz, ty nie pijesz. Nie? On mówi, to taka i owaka. Nie? No, nagle te kobiety mają dość po prostu, dość żyć. No, I ja to samo miałem. Mi się wydawało, że po prostu, że to alkohol, nie? Podchodziły przez alkohol, bo ja piłem. Ale później do mnie doszło, jak mi syn najstarszy powiedział, też większy ode mnie, nie? Mówi, ja cię nie nienawidzę za to, co ty piłeś, tylko za to, jak ty nie piłeś przez te 15 lat. Ty byłeś mądry wtedy, nie? To te moje te zasady wychowawcze i tam wszystko w tym filmie jest, nie? Ta relacja z ojcem, niesamowite. Słuchajcie, ja naprawdę jestem, w przyszłym roku będzie 40 lat, jak jestem w tej wspólnocie i ja tu takie rzeczy słyszałem i że mi się wydaje, kiedyś jeszcze jak zapiłem, pamiętam, pod koniec tych 15 lat, to uważam, że wszystko wiem, już wszystko. Kto będzie, co by nie gadał, to wszystko słyszałem, wszystko czytałem. I później nagle, a tutaj i teraz, jak odzyskałem tą trzeźwość jakimś cudem i nie piję, każdy dzień jest dla mnie cudem. To jest tak jak z papierosami. Dla mnie nie ma to, że ja tam nie piję, bo to, bo tamto. Dla mnie jestem w pogardzie do życia. Nie? Potrafię zrobić takie rzeczy na trzeźwo, że... Bo się nie boję, nie? Nie mam tego lęku. I nie mam lęku przed zapiciem, żadnego. Ale nie chcę tak żyć, jak żyłem po prostu. A jeszcze dla mnie picie z partnerką, to, co ja przeżyłem, przez ten ostatni ciąg, prawie 8 lat piłem z dziewczyną, do której się każdy przedstawiał. To ja miałem takie, jak ty masz, miałem co wieczór, co balangę po prostu. Co balangę. I to z takimi typami, że głowa była. Ja tutaj, to były wszystkie moje ulice, wszystkie moje knajpy, czyli wszędzie grałem, wszędzie mnie znali. I zawsze we dwoje, zawsze razem, nie? Tutaj w przekąskach. U Gesslera. Ja tam 4 lata grałem. Co noc na gitarze i śpiewałem. A ona ze mną. Jakie tam były akcje, ja tego nawet na meetingu wstyd mi po prostu mówić. Nie? Co myśmy tam przeszli.
I ja po prostu nie chcę już pić z kobietą, ale nie chcę jej zostawić. Nie chcę po prostu odejść, nie? Bo ona mi poświęciła całą młodość. Nie? I jak się nachlam, to ja po prostu wiem, że ona odejdzie. Nie? Albo zacznie ze mną pić, tak jak 5 lat temu. Nie? Ja się napiłem i ona jeden dzień też się napiła. Także jestem w tym miejscu, co jest napisane w Wielkiej Księdze, że przekroczyliśmy bramę piekiel, nie? Że picie nie dawało mi żadnej przyjemności, żadnej radości, żadnej ulgi. No tak jak tutaj przyjaciół. Ja bym tu dzisiaj pijany przyszedł, nie? Żebym tylko wiedział, że będzie lepiej. Nie? Żebym miał tą chociaż ułudę. Nie. Otworzyłem zasłony, patrzę, idzie typ. No ja wiem, oni tylko czekają. Nie? To nie są słodkie misie, słuchajcie. A ja tutaj, ilu by się cieszyło, jak ja muszę pijam. Zobacz, był na tym pendolino i pije. Ale jaki mądry on był. Warsztaty we Frankfurcie prowadził. Tam go zapraszali. To ja 30 lat nie piję, nikt mnie nie zaprosił. A ten 5 lat nie pije i do Frankfurtu warsztaty prowadził. No, ale to jest takie ludzkie, to jest ta miłość ludzi. W każdym razie ja wiem, że ja w te osamotnienie, chociaż jest to karą, to wchodzę. Nie? I miałem takiego przyjaciela tutaj. I on mi to kiedyś powiedział. Mówi, wiesz, jak ja jestem samotnikiem. Nie? I pomimo, że on był samotnikiem, to ja należałem jako nieliczny do jego przyjaciół. I co roku chodzę na jego grób, w tym roku też byłem, nie. I dziękuję mu za to, co potrafił dla mnie zrobić, nie. Że potrafił ze Stanów przyjechać, żeby prowadzić ten mój koncert. Wdzięczny za trzeźwość, nie. I na wszystkich koncertach, które byłem, był. A jak ja zapiłem po 15 latach, powiedział, nie ma Wieśka, nie biorę. Chociaż go namawiali. Odpieprzyli oczywiście tą nazwę, nie, i tak dalej, tak jak tam klub oddałem, ale koncertów nie chciałem oddać, bo nazwa zastrzeżona, to zmienili wdzięczni za trzeźwość na wdzięczni bo trzeźwi i pojechali dalej. No i co, i wiecie co, ja dziękuję Bogu, że ja dożyłem, że oni to wszystko rozpieprzyli. Wszystko, i klub stracili, i, znaczy oni, no. Jak to oni, no. Ktoś, kto uważał, że jest lepszy, nie? Że ja byłem ten bandyta, ten dyktator i tak dalej. No a dzisiaj siedzimy tu i też jest piękna sałka. Maciuś jest nadal. No, grupa ma tą samą nazwę. I ja wam powiem, że ten. No ciężko było, to nie tak lekko mówię, ale ja przez 8 lat ja po prostu ja nie mogłem przełknąć tego wszystkiego. Nie? No, ale ten. Ja zobaczyłem, że ze mnie dalej będzie żyło. Nie? Wszyscy będą nadal sobie gadać, mówić, ale ja zginę. Ja po prostu zginę. Ja jak mam do kogoś urazę, po prostu zaczynam się o niego modlić. Bo mnie ta uraza zabija. Ja mam paru chłopaków, jak wiecie, i jednemu obiecałem, że go zabiję. Przez 17 lat nie chodził na mityngi. I teraz żeśmy się pogodzili. Nie? Jesteśmy znaczy on jest moim przyjacielem. Ja nie wiem, czy on mi uwierzył. Ja go przeprosiłem przy całej grupie. Nie? Na pendolino. Powiedziałem, że to już nie jest prawdą, nie, i tak dalej. Ale on mi nie wierzy. I też nie jest misio kolorowy, i tak dalej. No i ten.
I dzisiaj wiem, że dziękuję Bogu właśnie, że jest ten temat i że ja tu przyszedłem, bo ja nie chcę tej samotności. Nie chcę się po prostu sam zamykać ze swoimi myślami, bo ja tylko wymyślę jedno. Butelkę. A to już znam, to już zrobiłem. Dziękuję bardzo.